obelg każdemu ubliżał, kurwa, jechał, nawet nie znając ludzi, każdemu ubliżał. Więc musiało tak się to skończyć, tak jak podobnie było ze Stanowskim, który jechał całemu środowisku, aż w końcu stanęła u drzwi załoga G i sprawę wyjaśniono. I zamknął mordę szybciutko, tak jak widać, nie wypowiada się już na te tematy. Pytanko mam, kim jest ten łysy farmazoniarz z TikToka w koszulce Hugo Bossa, który zawsze opowiada, kim to był gangsterem i opowiada jakieś niestworzone historie, bo teraz powiedział, że u mnie jacyś ludzie byli i mnie przestraszyli i ja już nie mogę się wypowiadać na jakieś tematy? Załoga G? Człowieku, jak byli u mnie w domu, to akurat musiało mnie nie być w domu. Jak pukali do drzwi, to akurat musiał nikt nie otworzyć. Ty na każdy temat takie farmazony opowiadasz, czy też te pozostałe twoje opowieści są chociaż trochę niezmyślone? Z ciekawości tak pytam, nie to, żebym był jakimś fanem. Idź lepiej sobie, wypoleruj glace, zamiast opowiadać takie durnoty. Jak była załoga G u mnie, to przegoniła ją załoga RR, bo mam tu dużo wiewiórek na drzewach, więc spoko.